W meczu 26. kolejki trzeciej ligi grupy Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej piłkarze Wągrowieckiej Nielby wygrali na wyjeździe z Kujawią Inowrocław 2-1. Po chwili żółtoczarni wyszli na prowadzenie. Z prawej flanki w pole karne wpadł Błażej Nowak. Diabeł próbował zagrać do wbiegającego Michała Golińskiego. Sytuację próbował ratować Szymon Maziarz. Jednak swoją niefortunną interwencją wpakował piłkę do własnej bramki. Wielkie brawa dla Macieja Kowalskiego, który uratował drużynę gospodarzy przed utratą drugiej bramki. Na początku drugiej połowy piłkarze z Wągrowca podwyższyli prowadzenie. Przemysław Kocot zagrał piłkę w pole karne, a znakomitym uderzeniem popisał się Michał Goliński. Na 2 minuty przed końcem meczu rywale zdołali strzelić kontaktowego gola. Michał Pytkowski musiał wyciągać piłkę z siatki po strzale wprowadzonego chwilę wcześniej Bartłomieja Kruszewskiego. Będzie widać na nagraniu, to był mecz walki. Graliśmy lagę, można tak powiedzieć. Jedna drużyna wybijała, my przebijaliśmy, nie mogliśmy uspokoić. Co dużo powiedzieć, wygraliśmy 3 punkty, wracają do nas i to cieszy. Sobota, mecz. Jedziemy po następne 3 punkty. Z przebiegu całego meczu można powiedzieć, że kontrolowaliśmy przez cały mecz wszystko, można powiedzieć, bo mieliśmy w pierwszej połowie sytuację na podwyższenie tego wyniku. Na początku drugiej połowy mieliśmy swoje sytuacje i w drugiej połowie mieliśmy bodajże 2 czy 3 okazje do tego, żeby podwyższyć ten wynik. Byłoby 2-3-0, no to wydaje mi się, że żeby nie było takiej nerwówki jak w końcówce, ponieważ no, znowu jakaś głupia sytuacja, robimy sobie sami niepotrzebnie jakieś problemy. Przeciwnik strzelał, można powiedzieć, z niczego bramkę na 2-1 i przy odrobinie szczęścia mogliśmy tutaj jeszcze stracić punkty. Dla mnie to był bardzo ciężki mecz, bardzo trudny mecz i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to nie był nasz najlepszy mecz, ale chwała za to zawodnikom. Że po prostu takie mecze też trzeba umieć wygrywać. Dzisiaj wygraliśmy. No. Pierwsza połowa pod naszą kontrolą, druga połowa do strzelenia bramki również pod naszą kontrolą. Jeszcze mieliśmy 2 sytuacje, żeby podwyższyć wynik i nie zrobiliśmy tego. Po czym zespół Kujawi rzucił się do ataku i po prostu nasza niefrasowa w obronie doprowadziła do bramki kontaktowej. I to mnie cały czas martwi, bo chcielibyśmy grać na zero, a tutaj nam się zawsze jakieś niezrozumienie, czy tak,
Także bardzo się cieszę z wygranej, bo punkty się liczą, ale jest nad czym pracować. Nielba Wągrowiec wygrała z Kujawią Inowrocław 2-1. Uzyskanie jak najkorzystniejszego rezultatu. Zapraszam wszystkich kibiców za 2 tygodnie na spotkanie z Dom Świecie 30 maja.